Meningokoki, pneumokoki w przedszkolu. Dezynfekcja na nic. Meningokoki i pneumokoki to bakterie bytujące w śluzówce człowieka. Są środowiska, gdzie nosicieli może być więcej niż w całej populacji, na przykład w przedszkolach czy koszarach. Ale dezynfekcja pomieszczeń to nie broń na te patogeny. Takiej dezynfekcji domagać się mieli niektórzy rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w Klełosinie w województwie podlaskim. Niepodziewanie i bardzo szybko zmarła nauczycielka z tego przedszkola. Media podawały, że zgon spowodowany był inwazyjnym zakażeniem meningokokami, a niektóre pneumokokami. Oficjalnie jednak nie podano przyczyny śmierci, a dyrekcja przedszkola zorganizowała spotkanie rodziców z lekarzem i pozostaje w ścisłym kontakcie z białostockim sanepidem. Oczywiście zawsze trzeba dbać o elementarną higienę, to profilaktyka zakażeń wieloma patogenami, podkreśla profesor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jednak odkażanie powierzchni to nie jest najwłaściwszy sposób na pneumokoki czy meningokoki, które przenoszą się drogą kropelkową. Te podstawowe zasady higieny to między innymi: mycie rąk bieżącą ciepłą wodą z mydłem po przyjściu do domu, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, obróbce surowego mięsa, jaj czy warzyw, po podróży i w jej trakcie, jak też kontakcie z chorym. Kichanie i kasłanie w zagięcie przedramienia i ramienia, nie w dłoń. Używanie jednorazowych chusteczek higienicznych i natychmiastowe po użyciu wyrzucanie ich do kosza. Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach. Częste wietrzenie pomieszczeń. Przestrzeganie zasady oddzielnych desek i noży do krojenia mięsa, warzyw, pieczywa. Nie dzielenie się gryzem z tej samej kanapki czy owocu, ani łykiem z tego samego naczynia. Nie oblizywanie smoczka dziecka. Okresowe mycie zabawek wodą i mydłem. Okresowe pranie pluszaków. Meningokoki są rzadsze niż pneumokoki, ale są bardzo groźne w każdym wieku. O ile największe zagrożenie mającymi poważne konsekwencje chorobami wywołanymi przez pneumokoki jest w wieku 0 do 5 lat, u osób starszych oraz tych, którzy mają obniżoną odporność, na przykład z racji braku śledziony czy zakażenia wirusem HIV, to meningokoki potrafią zaatakować osoby młode i zdrowe. Nosicielem meningokoków może być każdy z nas, a na dodatek w ciągu życia może się nimi zakazić wielokrotnie. Najczęściej nosicielami są małe dzieci, przedszkolaki czy maluchy ze żłobków, młodzież oraz młodzi dorośli. Przenoszeniu się tych bakterii sprzyja bliski kontakt, stąd najwięcej zakażonych jest w dużych skupiskach ludzkich, placówkach opiekuńczych i edukacyjnych, żłobkach, koszarach czy więzieniach. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar informuje, że rocznie notuje się do 400 groźnych zakażeń meningokokami. W wielu przypadkach lekarze nie są w stanie uratować pacjenta, w wielu innych w wyniku inwazyjnej choroby meningokokowej dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń wzroku, słuchu, układu neurologicznego. Grupami szczególnego ryzyka są młodzież i dzieci, mówi Bondar. Przypomina kampanię skierowaną do młodzieży, zasadzającą się na trzech zasadach: nie dawaj gryza, nie dawaj łyka, nie dawaj macha. Rapowane to było z uwagi na to,
że młodzi często dzielą się na przykład napojem pijąc z tego samego naczynia. Najczęściej nie jest groźne, ale w niektórych przypadkach może doprowadzić do inwazyjnej choroby meningokokowej. Patogen ten przenosi się, podobnie zresztą jak i pneumokoki czy wirusy grypy lub podry, drogą kropelkową, zatem patogeny znajdują się w ślinie. Relacje o śmierci nastolatków z powodu zakażenia meningokokami stosunkowo często trafiają do mediów. To z tego powodu, że młody zdrowy człowiek w ciągu mniej niż 24 godziny od pierwszych objawów, przypominających objawy przeziębienia, trafia w stanie zagrożenia życia na oddział intensywnej terapii. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego przypomina, że podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce meningokokami zakaziła się młoda Włoszka. Nie udało się jej uratować. Kiedy u chorego z objawami przeziębienia na skórze pojawiają się plamki, których szybko przybywa, dochodzi do powstania wybroczyn na skórze, trzeba natychmiast wzywać pogotowie ratunkowe. Bondar informuje, że ostatnio mikrobiolodzy sygnalizują pojawienie się w Polsce szczególnie zjadliwego szczepu meningokoków, typu C. To właśnie ten szczep był odpowiedzialny w 1999 roku za śmierć 150 osób w Wielkiej Brytanii. Jeśli w przedszkolu, szkole, rodzinie pojawi się przypadek inwazyjnej choroby meningokokowej, osoby mające styczność z chorym powinny udać się do lekarza z uwagi na konieczność przyjęcia tzw. chemioprofilaktyki, czyli odpowiednich antybiotyków, które likwidują nosicielstwo w nosogardle i w ten sposób chronią przed rozprzestrzenieniem się bakterii. Pneumokoki także mogą wywołać sepsę, ale groźne są szczególnie dla małych dzieci, starszych osób, przewlekle chorych i wszystkich o obniżonej odporności. Dodaje, że oczywiście nie można wykluczyć, iż zdrowa młoda osoba nie zachoruje na przykład na zapalenie płuc wywołane przez pneumokoki. Justyna Wojteczek, Zdrowie, pap.pl.